Dlaczego decyzje o wycince drzew w Radomiu zapadały poza terenem gminy? Wyjaśnia Grażyna Krugły, dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego. Terenami, którym zarządza pan prezydent jako starosta bądź jako gospodarz gminy, nie może wydawać sam dla siebie decyzji, stąd też prezydent się musi wyłączyć, a o tym, kto będzie decydował o wycince, wskazuje daną gminę czy starostę, wskazuje kolegium samorządowe, jest to organ nadzorczy nad samorządem gminnym. Rodzi się pytanie, czy urzędnicy na przykład z Jedlińska, Kozienic czy Białobrzegów sprawdzali osobiście stan drzew w Radomiu, a tym samym zasadność wniosków Zakładu Usług Komunalnych. Stąd decyzja wiceprezydenta Konrada Frysztaka o wstrzymaniu wycinki drzew w mieście i kontroli już wydanych pozwoleń. Zdecydowałem się na taki krok, aby wyjaśnić, a do momentu wyjaśnienia, co z tymi, na jakich zasadach były podejmowane takie decyzje, aby żadne dodatkowe drzewo, które nie powinno ucierpieć, nie ucierpiało. W ubiegłym roku wycięto w Radomiu 337 drzew. W większości były to decyzje wojewódzkiego konserwatora zabytków. Mamy jeszcze 6 decyzji, które ogólnie jeszcze do wycięcia na 170 drzew, z tym, że one będą weryfikowane. Chcemy z panią dyrektor zrobimy jakąś kontrolę tego drzewostanu i wtedy wytniemy tylko te drzewa, które naprawdę tego wymagają. Niepokojące jest to, że wśród tych 6 decyzji są pozwolenia na wycinkę 55 drzew w parku imienia Tadeusza Kościuszki, blisko 100 drzew w parku na Plantach i 25 drzew w Leśniczówce. Pozwolenie na wycinkę 71 drzew w parku na Plantach wydał wójt gminy Kowala. Wszystkie parki były w ostatnich latach i miesiącach rewitalizowane. Zakład Usług sam wnioskował, uzyskiwał te decyzje. Często decyzje nawet do nas nie przychodziły do wiadomości. Dostaliśmy dopiero ten plik decyzji w tym roku od pana dyrektora i powiem szczerze, że nas przeraziło. Wiceprezydent Konrad Frysztak zastrzega, że mimo kontroli już wydanych decyzji, wycinka drzew w mieście będzie kontynuowana. Bo pamiętajmy, że są drzewa, które są chore i wymagają tej wycinki, aby nie zagrożyły życiu, zdrowiu i życiu ludzkiemu. Więc te drzewa będą na pewno wycinane. W ubiegłym roku usunięto w Radomiu ponad 300 drzew, ale Zakład Usług Komunalnych nasadził 226 drzew i ponad 340 krzewów.